Porównanie modeli shotgunów Long 003 i Short 003 firmy AGM. Shotgun Long nadaje się na przykład do lasów lub do terenu mieszanego. Niestety jego długość nie pozwala zbytnio na noszenie go w budynkach. Tak więc do działań typu CQB, czy działań w budynkach, polecam wersję Short. 300 FPS-ów sprawia, że idealnie nadaje się do budynków. Jest on cenny, ale na mniejsze odległości. Zasięg skuteczny około 30 metrów w pełni wystarcza do budynków. Natomiast wersja long także może być używana do budynków. Jednakże poruszanie się z nim nie należy do najprostszych. Kolejną sprawą będzie możliwość założenia zawieszenia taktycznego. Otóż w wersji long możemy zamocować je za pomocą rzepu, umieszczając go z przodu na magazynku rurowym oraz z tyłu za pomocą także rzepu, przyłączając go do kolby. W ten sposób mamy założone zawieszenie. Niestety do wersji short sprawa jest już utrudniona. Z przodu możemy zamocować tak samo. Niestety z tyłu nie ma możliwości zaczepienia tego. Najlepsze rozwiązanie w tym przypadku jest po prostu rozebranie rączki oraz założenie kawałka blaszki lub kółka, tak aby można było zaczepić zawieszenie z tyłu. Zawieszenie jak najbardziej przydaje się przy tych replikach, ponieważ repliki są dość ciężkie. Ich obieganie z nimi 4 godziny jednak nie należy do najprostszych. Dodatkowo trzeba ładować za każdym strzałem. Strzelanie między wersją long a short jest także dość zróżnicowane. W wersji short podczas ładowania cały nacisk idzie na tą rękę. Natomiast w wersji long możemy oprzeć sobie o ramię. Przy czym nacisk podczas ładowania przesuwa się na ramię. Osobiście używałem zarówno wersji short, jak i long. Wersji short używałem w terenie mieszanym, jednakże głównie w budynkach. Wersji long głównie na dłuższych dystansach. Całkowicie mogę polecić obie repliki. Są one według mnie bardzo dobre i wytrzymałe.